Cześć! Jestam Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Legacy Challenge na krótkim życiu w grze The Sims 4. Ten kto był na live to widział jak przebudowywałam dom właśnie pod tę serię, więc widzieliście wszystkie te zmiany. Może nie do końca wszystkie, bo tutaj niektóre rzeczy jak na przykład widać tutaj pododawałam sobie jeszcze po odcinku, więc troszeczkę po odcinku jeszcze sobie popracowałam troszeczkę nad tym domem, jakieś takie wiecie szczególiki pozmieniałam, pododawałam, takie już bym powiedziała bardziej upierdliwe szczególiki, ale mniej więcej zamysł i kolorystyka wszystko jest takie samo, więc proszę bardzo tak to wygląda z zewnątrz, jeśli by ktoś chciał, to no, na kanale jest zapis właśnie z tego live'a, można obejrzeć jak przebudowywałam z zewnątrz ten dom, bo ten dom, tak jak mówię, przebudowywałam jedynie z zewnątrz, w środku nic nie ruszałam, więc tutaj Zmieniło się tylko samo zewnętrze domu I od teraz będzie wyglądał Na troszeczkę nowocześniej Ten dom, żeby zmienić jeszcze wnętrze domu To musiał, potrzebowałabym jeszcze więcej czasu A niestety Sąsiad zaczął Stukać, pukać przez, W sobotę i niestety przez prawie Całego live'a było e, Słychać właśnie Właśnie sąsiada, więc tutaj Nie za bardzo były warunki Zresztą mam nadzieję, że dzisiaj Obejdzie się bez żadnych przerw w nagraniu z mojej strony, bo niestety sąsiad jeszcze pół godziny temu właśnie też stukał i pukał, więc mam nadzieję, że już na, na dzisiaj zakończę. Już nie będę musiała, że będę mogła normalnie, spokojnie nagrać ten odcinek, ale zobaczymy. No ale cóż, no na szczęście mój sąsiad nie jest zbyt nieupierdliwy, więc to, że teraz robi jakieś tam przemeblowanka i właśnie coś remontuje w domu, to mu wybaczam, bo mu się to rzadko zdarza. No, ale mam nadzieję, że, że już dzisiaj nic nie będzie robił, że go dobrze wyczułam. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobrze, nasz Franklin idzie do pracy, więc mam nadzieję, że mu się tutaj uda. No, bo tutaj ma rzeczy do zrobienia do pracy również, a więc musi aż na czwarty poziom wejść w karierę, więc on mu trochę czasu zajmie. Ma złośliwe interakcje tylko w 50% wykonane. Ja bym też chciała, żeby tutaj na pewno popracował ciężko. I zdobył jakiś awans, bo jak zdobędzie jakiś awans, to na pewno też zdobędzie jakieś dni wolne i nie będzie tak musiał codziennie do pracy latać. Dobrze, ja może tutaj wyczyszczę nam tablicę i będzie nam się lepiej grało. Przypominam, że w poprzednim odcinku urodziła nam się Iga, która nie będzie dziedzicem, no bo kolejnym dziedzicem będzie chłopiec, bo idziemy równouprawnienie, więc co pokolenie jest właśnie ta druga płeć, więc jak teraz jest Helenka, to w następnym pokoleniu będzie chłopiec. No i dzisiaj będziemy też się starać o kolejne dziecko, więc tutaj na pewno może już nawet nam się urodzi, zobaczymy jak to nam pójdzie, ale jakby co pamiętajcie, możecie podawać imiona właśnie na kolejne literki alfabetu w komentarzach. Więc mamy IG naszą, więc kolejna jest literka J oraz K, bo chciałabym właśnie mieć tutaj właśnie trójkę dzieci w tym pokoleniu, a więc najmniej dwóch chłopców, żebyśmy tutaj mieli co. Z czego wybierać? O, dobrze. Ja możecie, poproszę o zrobienie makaronu z serem, e, droga Helenko, e, więc tutaj też, a a propos Helenki, to też w tym tygodniu na karcie społeczności pojawi się ankieta i będziecie mogli głosować, czy mam usunąć proste życie, czy je mam tutaj zachować. A więc co sądzicie, że będzie lepsze, odpowiedniejsze? Właśnie coś wydawało mi się, że coś mi się tutaj świeci. E, wszystkie roślinki są już przeniesione do środka i tutaj od teraz, czy chcemy pogadać, możesz później pogadać z siostrą i od teraz będą rosły cały rok właśnie, pod przykryciem już się nie będę bawiła w wykładanie i wkładanie więc mamy teraz je w jednym miejscu no i mamy naszego krowokweta też troszeczkę w innym miejscu, więc tutaj też nam sobie rośnie, ja się tak zastanawiam czy to są na pewno wszystkie roślinki, które mieliśmy, tak tylko 16 mamy mam nadzieję, że żadnej nie pominęłam, pewnie jak zajdę na w dół, o to będę mogła zobaczyć, jak się nazywają, więc mam nadzieję, że żadne gdzieś tam nie pominam, że żadna gdzieś mi tam nie zginęła i że będzie dobrze. Na pewno w przyszłości też planuję, aby ten dom troszeczkę zmienić wewnątrz, żeby też bardziej przystawał do gustu naszej tutaj Helenki, ale to jest pomysł taki bardziej długofalowy i najpierw pozbieramy Simolony. No, bo rachunki, jak widziałam, to jak nam przyjdą, bo jeszcze nie przyszły, ale tu już jest napisane, ile nas wyniosą. Zauważyłam, to mamy niezapłacone rachunki 6600, No, więc to będzie prawie cały nasz budżet, więc to będzie całkiem, całkiem sporo. Więc mam nadzieję, czy to jest znajomy współlokatorki! A, i nasza współlokatorka Ucja. No, właśnie chciałam zobaczyć, czy Ucja będzie korzystała ze swojego domku, czy to będzie działało. Widzę, że już sobie sprosiła gości napisaliście w komentarzach też, żeby może jej tutaj zabroniła wstępu do naszego domu ale nie, ja nie chcę ona no częścią rodziny, chcę żeby też mogła korzystać z naszego domku my powiedzmy wypożyczamy jej tamten domek ale też miło zawsze będzie sobie z nią gdzieś tam porozmawiać i żeby tutaj razem też z nami przebywała więc na pewno nie będę jej zabraniała tutaj dostępu do głównego domu ale tamten dom ma samowystarczający więc tutaj jakby co to stamtąd może w pełni jakby co, korzystać nie powinno być tutaj żadnego e, problemu, dobra a ty miałaś chyba też odebrać telefon tej Glorii, sobie z nią e, porozmawiać, kochana Helenko więc mam nadzieję, że że będzie dobrze i mam nadzieję, że Łucja do, cie, do siebie dzisiaj pójdzie spać że nie będzie z tym e, żadnego problemu, dobrze, porozmawiaj z nią i później też toaleta i myślę, że cię wyślę już do spania, no bo jesteś trochę jednak Niestety, mi wegetarianko zmęczona, więc tak. Więc y, chyba sobie przerwałam myślę, że właśnie będziecie mogli głosować w ankiecie, czy ma, ma znieść proste życie, czy nie. A więc, czy będzie mogła tutaj, będzie można gotować bez właśnie składników. No i jak zniosę proste życie, to też będzie można wtedy sobie brać na szybko jedzonko, A teraz, niestety, jest to niemożliwe. To też by na pewno ułatwiło życie łucji, jakby mogła sobie, wiecie, coś wziąć na szybko. A tak to nie, nie musiałaby gotować, a tak to zawsze trzeba coś sobie ugotować. No ale będziecie mogli głosować, mówię. Dla niej, jako wampira, to przez to, że będzie musiała cały czas na pewno coś gotować, to będzie dla niej no złe, no bo ona nie będzie jadła normalnego jedzenia. A fajnie byłoby, żeby nie wiem, dziecko mogło sobie wziąć kanapkę, czy groszek, czy cokolwiek. No a teraz niestety tak, tak nie ma. W, pomiędzy tymi odcinkami, a więc tym a następnym, na pewno tutaj będę rozmnażała cały świat, bo za. Pewnie, zapewne w tym odcinku Iga też zostanie małym dzieckiem, i właśnie będzie nam potrzebne, aby właśnie tutaj już rozmnożyć cały świat, jak ona jest małym dzieckiem. I dlatego na pewno 23 grudnia będę pobierała właśnie rodzinki z galerii, które stworzyliście. Więc jeśli jeszcze nie, nie wrzuciliście go do galerii rodzinki, to jeszcze macie czas właśnie do 23 grudnia. Przypominam, że w opisie rodzinki musi być hashtag Karincia Legacy. Które jest też zawsze w opisie odcinka, tam stąd też sobie możecie go skopiować, jak chcecie. 23 grudnia. I tu będziesz spała, Ucjo? Uda ci się, widzę, że coś ci się. <grym> okej, okay, przetransportował. Ja ci dałam prawą stronę łóżka, więc chyba ci dałam tę. Ale okej, okay, dobra, jak się położyłaś z drugiej, to kładź, się, z której chcesz, kobieto. No. Ja ci tam nie będę mówić. O, i wypełnił od razu też postanowienie. A tak, no bo chyba dałam mu, żeby właśnie. Miał postanowienie, żeby zrobić awans w praca. Tobie dawałam jakieś postanowienie? Awansuj, a więc Ty też masz, żeby awansować. Okej, okay, dobra, ty nie wiem, czy jesteś blisko awansu, czy nie. Na razie wciąż jesteś i... Nie wiem, czy Ci się uda wypełnić postanowienie, ale fajnie, że się Jemu ja udało wypełnić postanowienie, więc brawo i udało mi się awansować. Czy teraz coś potrzebujesz do pracy? Masz już drugi poziom złośliwości, więc nadal złośliwe interakcje. No i teraz masz niedzielę wolne? Więc brawo, brawo, bravissimo dla ciebie. Od teraz masz niedzielę wolne. Dobra, możesz też i spać. No dobrze, no to czas chyba o starania kolejnego babyka, czas zacząć. Więc jak najbardziej możesz, o, zacząć go pokusić, proszę bardzo, z samego rana. Możesz go objąć. O, ho, 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 ho jaki pocał. Tego pocałunku to ja wam jeszcze nie dałam. Bo teraz wam dam. Widzę, że łucja tam już też wstała. Proszę bardzo, miałaś go jedynie kusić, kochana. No, taki pocałunek na przywitanie z samego rana. No, no po prostu. No ja w ciebie nie wierzę. Zachowuj się. Nie, nie, nie. Przyjaźnie to my się zachowywać nie będziemy. Poznaj. Ty chyba wszystko o nim wiesz, co nie? Tak. Wszystko o nim wiesz, więc po co masz go lepiej poznawać? Już się znać, jak łyse konie. Zachowuj się przyjaźń. Cały czas chciałaby się zachowywać przyjaźnie? może być tak wiesz. Chciała poromansować z mężem. O, proszę bardzo, no, bara-bara z kimś. Od razu lepiej. Bo będzie postaraj się o dziecko, proszę bardzo. A drugie dziecko śpi. A czy pierwsze dziecko śpi? Postarajcie się teraz o drugie dziecko, proszę bardzo. A my od razu też możemy sobie zajrzeć do drzewa rodzinnego, bo jakbym sobie tutaj weszła na naszego... Gdzie jest nasz? Gdzie jest nasz Adam? Tu, na samym środku. To możemy zobaczyć dzieciaczki już przecież. A więc Łucja numer dwa jest już małym dzieckiem. Patrycja! A, kołodzieja, będę musiała jej później nazwisko zmienić, no bo ma po, po, po matce nazwisko. Więc Patrycję mamy. A więc mamy Łucję, Patrycję i Gę naszą. Mamy Kazimierza, Kazimierowi, Kazimierzowi, Kazimierowi też muszę tutaj zmienić oczywiście nazwisko, bo ma po, po matce. I mamy też Kazimierz i Kazimierz? Kazimierz? Kazimierz. o dwóch Kazimierzów mamy, jakie ich teraz rozpoznam? jakie nie no, gro, nie, muszę chyba pobrać jakiegoś moda na więcej imion, no. Kurcze, Kazimierz i Kazimierz. Nie, to jest po prostu hamstwo. Jak tu, dwa, dwa, te same imiona. W jednym pokoleniu jeszcze, Łucja i Łucja jeden i Łucja 2 to jeszcze rozumiem, bo to są różne pokolenia. Ale w jednym pokoleniu, dwóch Kazimierzów, w piątym pokoleniu mamy. Och, a ja jeszcze będę musiała dodać swoje imię na K, więc Kazimierz odpada. Mamy już dwóch w tym pokoleniu. No, więc jakby co? Kazik odpada. No cóż, no tak się wylosowało. Niestety tak, tak gra niestety mnie gdzieś tam źle potraktowała. Zróbmy te ściążowe, ale, ale, ale czy to oznacza, że my mamy w tym pokoleniu... Poczekajcie, Adam. Mamy, bo tu jest Patrycja i tu jest Iga i nasza Łucja, więc mamy trzy dziewczynki i dwóch chłopców, zobaczcie. Ze strony Doris mamy teraz już samych chłopców, a ze strony Cecylii mamy w piątym pokoleniu na, na razie same dziewczynki. Później to będą jeszcze dwóch chłopców, ale na razie jak. Jakby co, jak Gloria nas zapyta o, czy mam mieć kolejne dziecko, to i wtedy też powiemy, że tak, a więc jestem ciekawa, czy w ogóle nas zapyta, czy będzie chciała. Czy nas zapyta o zaręczyny, o ślub ze swoim właśnie partnerem, bo jak otworzymy profil, to ty masz jedynie. Czy nie masz napisane, że masz partnera, ale właśnie masz jedynie. I tutaj chłopaka, więc tak, jemy za dwoje, nawet nienarzeczonego. I zaczynasz za godzinę pracę, więc jej, jesteśmy w ciąży. Za godzinę idę do pracy. I nie jedz sobie gdzieś tam chleba, zjedz sobie coś lepszego, jesteś w ciąży, więc musisz zamówić. Czy znaczy zjeść, przepraszam, sobie coś dobrego. O właśnie na przykład sałatkę owocową, która jest ostatnia. Proszę bardzo, jedna porcja gdzieś tam jest w, w lodówce, więc możesz zjeść. Mam jeszcze sałatkę ogrodową, widzę. Ten makaron z serem, a tu były jeszcze jajka na przykład na toście, więc takie bym powiedziała bardziej też normalne rzeczy do zjedzenia. Dobra, jeśli chodzi o Ciebie, to Ty sobie jeszcze dośpij, bo ty zostałeś obudzony troszeczkę szybciej. A pracujesz tak naprawdę nocną porą, więc sobie dośpij ty nie musisz rano rychło, skoro świt wstawać. Nawet byłoby lepiej, żebyś nie wstawał tak skoro świt. Więc ty sobie możesz tutaj jeszcze e pospać. I czy to jest jakiś kolejny, tak? Chłopak współlokatorki! Uuu. Proszę, proszę, proszę! Jakiego chłopaka ma nam tutaj. No dobrze, a ty masz wszystko do pracy zrobione. Tak, ty masz widzę przecież karierę nieaktywną, więc tutaj tak widzę, że masz wszystko gotowe. No, to może Rangiego uprzejmie poznajmy. No, od razu się z nim wiecie. Zaprzyjaźnimy. Poznamy go lepiej. A a propos poznania lepiej, to ja Ciebie O, w sumie jakoś tak nie, niezbytnio go poznałaś. To oczywiście musimy sobie sięgnąć po nasze. Tutaj. Marcheweczki, bo my ty, ty musisz mi zjeść trzy. A więc zjedz to. Bo potrzebujemy, właśnie, żebyś miała na pewno chłopca. Więc tutaj na pewno musimy zjeść sobie marchewkę. Na no, ty musisz tutaj zmienić pieluszkę córce, bo niestety nie da ci spać inaczej. <grym> Dobra, ale już sobie z nim nie rozmawiaj. I wcinamy szybko jeszcze przed pracą marchewki. Jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze jedną. Trzy marcheweczki przed pracą, żebyś miała tutaj gotowe. I żebyś na pewno miała chłopca, więc tutaj marchewki zawsze dobrze działają. Widzę, że Łucja też biegnie do pracy, widzę, więc tutaj brawo dla ciebie. Aha, a propo, 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 propo. Yy, musimy zrobić. Yy, wyłącz dopływ wody chyba. O właśnie. Włącz dopływ wody. I tak, właśnie wyłącz tryb automatyczny, więc. Mam nadzieję, że zadziałało, bo nie wiem, czy te były podlane, ale wyglądałem, jakby były podlane. Więc mam nadzieję, że to dobrze działa, że dobrze wszystko ustawiłam. Jakiś Szymon Kawka przyszedł do nas, stoi pod drzwiami. Nie jest to nikt z kolegów Łucji, więc myślę, że możemy sobie na nim poćwiczyć nasze tutaj złośliwe interakcje, a dodatkowo musimy tutaj zrobić rzeczy tutaj do naszej aspiracji, więc może to być na przykład nasz pierwszy wróg, a dodatkowo niestety przyszły nam w końcu te rachunki, więc może je najpierw zapłaćmy też, żeby były oczywiście gotowe i żeby było już tutaj z głowy i żeby na przykład na wszystko wystarczyło mi na pewno simoleonów, a panie Szymonie Kawka, ja może poproszę pana, żebyś pan dołączył do naszej grupy i żebyś pan poszedł tutaj. Ja nie wiem, gdzie pan chcesz iść, ale nie pałantaj nam się pan po domu. No, bo z panem mamy tutaj sobie gdzieś tam rywalizować. O, a propos, a propos domu. Dobra, a propos, ty jesteś dzisiaj na obowiązkach, bym powiedział, opieki nad igą, więc proszę bardzo, jak tam krowokwiat? Dobrze, więc widzę, że chyba nie wystawił jeszcze tortu. Więc okej, okay. a propos Igi, o 11 miała powiadomienie, że, że są to jej urodziny, więc mamy czas do 11 wieczorem, czyli do 23, żeby ją postarzyć, więc proszę ją ładnie nakarmić. Proszę bardzo, i gdzieś tam napoić. za chwilę sobie zejdziemy do pana Kawki, do pana Szymona, i sobie z nim tutaj porozmawiamy i poćwiczymy to, co mamy do pracy. No, jak jakieś przechodnie do nas przychodzą, to później niestety muszą się liczyć z tym, że niestety tutaj będą zaczepiane. I proszę bardzo, drugi poziom umiejętności wychowawczych dla naszego. Franklina, będę tutaj zaznaczała jego imię na każdym, na każdym kroku proszę bardzo, te czarne okna, jeszcze się nie mogę przyzwyczaić, zawsze mieliśmy biała, teraz mamy czarne więc się, no nie mogę przyzwyczaić chwilę mi to zajmie bo pierwszy raz tak naprawdę jestem we wnętrzu tego domu odkąd zmieniłam jego wystrój z zewnątrz, więc tak, muszę się muszę się przyzwyczaić, dobrze ile my musimy zrobić tych umiejętności bo chciałabym, czy bo chciałbym najpierw zrobić te złośliwe żebyśmy gdzieś tam mieli już tutaj gotowe to wszystko, ja wiem, że to może podnieść ich relacje zawsze bo złośliwe czasami są dobrze przyjmowane, ale nie zawsze, nie zawsze rzuć wyzwanie, przestrasz o, rzuć wyzwanie do skoku proszę bardzo, przestrasz chyba musimy zrobić 4 albo 5 interakcji, tak mi się wydaje i wtedy będzie dobrze, a nie, jednak chyba ciut więcej, chyba ciut więcej. E, to może przekaż zmyślone złe, złe wieści. O, i proszę bardzo, Łucja nam się dalej tutaj kręci po domu. Nie, jednak nie, 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 byłaś w pracy, nie byłaś w pracy. A kto to jest? O, znowu twój chłopak przyszedł. <noise> chłopak do krowakieta poszedł, ale chyba nie wystawił jeszcze tortu. Dobra, ukończone, super. W takim razie proszę bardzo, teraz idziemy w podłebchni. no bo chciałabym też, żeby się wdał się z nim w swoją pierwszą bójkę, więc jak tutaj już się wdasz... O, chłusną ci nawet napojem! Szymon! O, proszę, proszę, proszę! No co to jest? Czy już jest... Opcja nie jest. Podburza jeszcze chyba nie ma opcji bójki niestety. Czy nie ma opcji bicia się? Możemy sobie z niego troszeczkę podrwić. No musimy kogoś... Ktoś musi nas uznać za wroga, no i musimy się wdać w te pięć bujek, więc niestety, no. Będzie dobrze, jak w końcu, wiecie, będzie tutaj dzień bójki sąsiedzkiej, to wtedy będziemy mogli się wdawać w bójki, a nikt nie będzie nas za to nie lubił, więc. O, prze bardzo. Co ty tak się kłaniasz? Ty miałeś się wdać w bójkę, a nie kłaniać się. Halo! Halo, gdzie, że powiedziałam? Eee. Dobra, wykrzycz zakazane słowa. Miałeś bójkę się wdać. Co to jest? Dlaczego cię zniknęło? Dlaczego? Proszę bardzo. Skrzycz go w takim razie. Stałeś się bić. Zgodnie ze swoją aspiracją. Bij się. A nie spróbuj uspokoić. No nie no, on nie może no. Halo. Jeszcze nie możecie przecież już wcześniej widziałam. Nie może być swobodna dyskusja, albo mają swobodną dyskusję Łucja! Odejdź mi z tej rozmowy, Łucja! żadnej rozmowy z tobą, proszę bardzo, bo jak mamy wspólną rozmowę z tobą, to to nie możemy się bić, no bo jesteś w zbyt przyjaznej rozmowie na pewno. Halo. To byśmy dawno mogli. Żadne błaganie, wybaczenie. O właśnie, walcz, walcz, walcz. Włóż nam ja się do rozmowy w trynia i później złe rzeczy się dzieją, no. Bo mamy swobodną dyskusję, bo bo ona jest w niej. No. Proszę bardzo, mamy nie cierpią się nawzajem. Brawo w takim razie. I wygrałeś! Brawo! Brawo, brawo, brawo. A nie możesz go uznać za, za wroga? Uznaj za wroga, proszę bardzo. O, 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 o. Uznałeś go, miałeś go uznać za wroga. Chyba. Halo. Uznaj za wroga, powiedziałam. I proszę bardzo. Wściekłość. Są teraz wrogami. Proszę bardzo. I jak zaliczy nam się? Yes. Brawo, 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 brawo brawissimo. Teraz możesz podkurzać, a ciebie możemy sobie wyłączyć z... E, grupy, proszę bardzo, jesteś nam niepotrzebny, chyba że z tobą zrobimy sobie. E, halo, miałeś posprzątać, halo, podkurzać miałeś. I rozmawiaj z kimś, z kim nie chcesz rozmawiać, Franklin. Proszę bardzo, Tyle możemy go wyprosić z domu, czy coś takiego. Chyba że zrobimy z nim. E, o niej już sam idzie. Kolejną walkę chciałam powiedzieć. Może nam się by udało zaliczyć więcej tych walk, no ale cóż. Teraz to już za późno, bo sobie poszedł tu chyba jeszcze. Nie, a właśnie, właśnie, właśnie jest brudno, no. I czyżby tobie się zapchał? O, 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 o! Coś, coś mu się stało z jego odkurzaczem. Okej, okay, okej, okay, dobra, już robimy. Opróżnij worek, proszę bardzo. Opróżnij worek i za chwilę możesz dalej poodkurzać, bo niestety nie poodkurzałeś do końca. Proszę bardzo, a worek ci ładnie opróżnimy i będzie dobrze, będzie pan zadowolony. A propos naszej tutaj pani, no i ty też będziesz miała awans. Bra brawo, 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 nasza ciężarna będzie miała awans. A propos ciężarnej, jest już w drugim trymestrze, więc tutaj no, z jednodniową ciążą idzie to ekspresowo, więc za chwilę będzie też już... Kolejny, yy, kolejny bobasik, dobrze, i później też, i również dzięki temu sobie nasza Helenka wypełni widzę. I tutaj postanowienie, jej, biurowa wyjadaczka, choryzmatyczna wokalistka, proszę bardzo, bonus, ciekawe. Widzę, że wszystko mamy i musisz opracować tylko raporty i później kolejny etap to będzie... Ale oj, będzie już roz, rozgraniczenie: albo poskramiaczka danych, albo ceniona pracowniczka. Ty masz na swoją aspirację dużo czasu, więc ze spokojem możemy ją porobić. Ale możesz przyjść i zmienić idę pieluszkę. Jestem ciekawa, czy tak, wróciłaś, wróciłaś na nasze ciężarno. Franek za ciebie posprząta, martw się ty się tam jedynie dzieckiem zajmij, a on tutaj posprząta sobie. Skorzystaj później tutaj też odkurzy, żebyś ty nie musiała, więc tutaj. Jedynie możesz się zająć dzieciakiem i później, wie, wiadomo. Za chwilę sobie usiądziesz, może pograsz sobie jakieś gry wideo. Eee, nie, jesteśmy w ciąży. Nie bardzo wiesz co, gdzieś, gdzieś by mielibyśmy jeszcze dzisiaj wychodzić. Nie, 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 nie. A propos dzieciaka, to w sumie on od 20, ona od 23 miała w sumie mieć e urodziny, więc może za chwilę byśmy i tą, ją za chwilę właśnie. Postażyli. Franek może być tutaj jedynie gdzieś tam, to może się na chwilkę zdrzemni, za chwilę sobie będziemy ją postarzać, żeby już była gotowa. Proszę bardzo, o, możesz sobie ładnie zdrzemnąć się, tak, troszeczkę odzyskać energii, bo w sumie w ciąży to wiadomo, mniej energii. Nie, krowokwiat nadal nie wystawił tortu, chyba on się tam, chyba wydaje mi się, troszeczkę zbagował. A ty do pracy już idziesz, zapomniałam, że ty na 20. A miałam w ogóle powiadomienie, że ty idziesz do pracy? a razem było z wypełnionym postanowieniem. Okej, okay, to mi bardzo szybko minęło, więc chciałam przy Tobie postarzyć młodą, a widzę, że jednak to się nie stanie, więc dobra. Możemy młodą postarzać, bo i tak tatusia idzie do pracy, więc niestety tatusia przy postarzaniu niestety tak czy siak nie będzie, więc oni się troszeczkę mijają, więc no niestety godzina im się tam gdzieś tam po pracy jedynie zazębia, więc to muszę pamiętać, że jakbym chciała coś zrobić z nimi razem, to niestety mają tylko godzinę po pracy razem. Dobrze, i w takim razie idę, losujemy cechę. Widzę, że już ma kolor włosów po tatusiu, ale to nie ma znaczenia, bo i tak nie jest dziedzicem. Aniołek, proszę bardzo, więc mamy naszego małego aniołka. Proszę, a więc aniołeczek nasz, malutki. I będzie też kogo później, wiecie, tutaj ładnie, gdzie rodzić kolejne dziecko Franklin. Proszę do pracy. A propos Franklina to mógłby też popracować ciężko, żeby tutaj mieć... O, proszę bardzo, czy ty masz niebieskie oczy? Nie, ty masz zielone oczy, a ty masz jakie? Ty też masz zielone? Nie, ty masz brązowe, więc ona ma oczy po, po Franklin ma zielone oczy i czarne włosy. My sobie później wejdziemy do kasa i zobaczymy sobie to wszystko, ale fajnie było. E, oczywiście pomiędzy odcinkami sobie ją oczywiście przebiorę, więc podnieś ją, się. Ją. Aha, tutaj sobie nie podoba też ci się to. Nie, no, całe, całego mojego wystroju nie lubi. Dobra, a mała coś potrzebuje? No, trochę głodna jest, ale wiecie co na początek, to niech troszeczkę ją może pouczy korzystania z nocnika, więc zapraszam. Zapraszam na nocnik. Wiem, że ci kazałam ją podnieść, ale okej, okay, dobrze, idziecie. E, idziecie ładnie na dół, żeby młoda już była tutaj na dole, gotowa do wszystkiego, tak? Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Teraz zajęcie się małą igą jest najważniejsze. Małej idze też sobie zmienimy. Zmienię jej cały. Całą styluweczkę i, i fryzurkę też, bo tę fryzurkę chyba miała albo Helena, albo Gloria. Jedna z nich miała... Helenka chyba miała ją. Tak mi się wydaje. Gloria miała tę samą, co ma teraz cały czas. Chociaż nie, ty chyba miałeś cały czas tę samą. Może nikt jej nie miał? Zobaczymy. Zobaczymy, co też Idze będzie pasowało, więc tutaj nie gwarantuję, że jej zostawię. Dobrze, widzę, że obie jesteście za chwilę głodne, więc obie sobie za chwilę zjecie makaron z serem. Więc tutaj już otwieram porcję. A co to za ciasto? Ciasto! Łucja zrobiła! O, jak miło! Jak miło, Łucja. Fajnie, że nam tutaj coś zrobiłaś, a my sobie wyjmiemy makaron z serem, żeby zjeść. Więc tutaj dziękujemy, Łucja, za, za zrobienie. Ale no, nie, nie było potrzeby. Mamy jedzonko, ale fajnie, super. Zawsze coś. Dobra, ty sobie też poglądasz później kanał kulinarny do tego wszystkiego, a ty też, jak skończysz, to też sobie weźmiesz. Porcje, więc będziesz już miała naukę troszeczkę umiejętności, korzystanie z nocnika już ładnie. Aniołku, mój kochany ci, fajnie idzie naprawdę z mamusią, więc dojdziesz do 50%? Czy czy ci się nie uda? Chyba dojdzie do 50%, więc naprawdę, naprawdę fajnie jej nauka razem z mamusią poszła, ale później oczywiście trzeba będzie go posprzątać. No cóż, łucja widzę, wróciła Proszę bardzo. Tak, bierz sobie porcję. Mała też już sobie wzięła porcję? Chyba tak. Idzie sobie chyba gdzieś tam usiąść na stołeczek, tak mi się wydaje, bo dzieciaki, pamiętam, moje simy uwielbiałam siadać na tym stołeczku, więc nie zdziwiłabym się właśnie jak jakby właśnie tam poszła jeść. No, tak myślałam, tak myślałam, ale okej, okay, dobrze. Przynajmniej jedzą, można powiedzieć, w w tym samym pomieszczeniu y, jedzonko, więc przynajmniej, przynajmniej coś dobra. Więc tak, ty sobie jeszcze na chwilę... Chociaż wiesz co, nie, młoda pewnie, pewnie nie dokończyła jedzonka, chociaż w sumie się najadła, więc y, ja bym ciebie jeszcze szybko dała na toaletę, bo zanim mała gdzieś tam przejdzie i odłoży talerz, to, to, to miną wieki. W sumie mała nie jest aż taka zmęczona. Ale mamusia jest zmęczona, więc jak mamusia jest zmęczona, to ja ciebie mogę poprosić, żebyś sobie chwilkę może pogaważy, kawożyła z Misiakiem, i za chwilę będziemy cię też kładli spać, żebyś nie miała tutaj żadnych koszmarów nocnych. Więc tutaj mamusia się tobą troszeczkę zajmie i położy spać, bo jest naprawdę zmęczona. A a propos mamusi, to mamusia, czy ona już może wyjąć wolne w sprawach rodzinnych? Wolne z powodów rodzinnych. Weź to wolne z powodów rodzinnych. Nie będziemy wykorzystywać dni urlopowych. Ostatnio wykorzystałyśmy na poprzednią ciążę, teraz sobie wykorzystajmy wolne z powodów rodzinnych, skoro jesteś już w e, trzecim trymestrze. właśnie. <grych> niech, niech skorzysta. O, właśnie. Może wziąć wolne z powodów rodzinnych. Więc mam nadzieję, że nam e, tutaj się uda. Akurat wzięliśmy na niby na, na IGE, no ale cóż, dobrze. Zobaczymy, ile to wolne w sprawach rodzinnych. Na krótkim życiu nam potrwa dobrze, ale czytajmy i idę do snu, żeby ładnie położyć. Ticzenie umiejętności, takich, które może sobie sama ćwiczyć, zostawimy na jutro, więc tutaj z miskiem sobie dalej pogawoży. chciałabym jak najwięcej tej umiejętności porozwijać, ale zobaczymy oczywiście, jak wyjdzie, um, chociaż mam nadzieję, że przynajmniej na trzeci poziom to myślę, że spokojnie powinniśmy dojść na wyżej, to nigdy z... na krótkim życiu nie wiadomo. A proszę, a nasz Franklin idzie jak burza. Nawet nie zobaczyłam, czy tam uzyska awans, czy nie, ale udało mu się. Wszedł na trzeci poziom kariery, więc brawo, brawo, brawo dla niego. Płacało się gdzieś tam ćwiczyć złośliwości. Teraz również i poniedziałki ma wolne, więc brawo, brawo dla niego. Dostaliśmy worek gotówki i interakcji okradni. O proszę, jest teraz przywódcą gangu. U niego chyba w karierze gdzieś tam wysoko jest, gdzieś tam to, to rozbicie. No, ale już jest trzeci poziom, więc jeszcze jeden poziom, i będzie tutaj czwarty poziom kariery przestępczej, więc brawo dla niego. Jeszcze pięć bujek, czy w cztery bujki się jeszcze musi wdać, żeby ten etap aspiracji zrobić, ale brawo dla niego. Będziemy dalej ciżyć poziom złośliwości, to może dalej będzie awansowo. Oj, nastrójnik naszej Helenki tutaj pulsuje, więc <laughs> chciałam powiedzieć, w każdym momencie, może zacząć rodzić. <laughs> w każdym, ale w każdym momencie może zacząć rodzić, tak, dobra, Franklin wstawaj, bo za chwilę twoja żona będzie rodziła dziecko w takim razie, kochana, może właśnie na razie nie sprzątaj podejdź tutaj, no i będziemy rodzić, no bo niestety na krótkim życiu też ten poród jest troszeczkę krótszy, więc masz mniej czasu, Gloria, nie teraz Gloria, będziemy rodzić wiem, pewnie Gloria chciała coś zapytać a ja ją tutaj tak spławiłam ale no cóż, Gloria, nie, nie w tym momencie. Franklin, panika przyszłego rodzica, dobrze, że ci się wkradła. Zapraszam, zapraszam. Będziesz towarzyszył małżonce podczas drugiego porodu. Proszę bardzo, rodzimy, rodzimy, rodzimy. Mam nadzieję, że Gloria może gdzieś tam w przyszłości też zadzwoni. To jeśli chciała, żebyśmy coś jej doradzili, to jej doradzimy. Ale okej, okay, dobra. Rodzisz, kochana? Halo? Halo, miałaś urodzić dziecko? Halo? Dobra, widzę, że on poszedł panikować, ale może byś poszedł panikować, może byś skorzystał z toalety, co? A ty się rodzić coś. Coś mi się nie podoba, wcześniej działała ta, halo? Halo, halo? Poczekaj się, może jak ją spauzuję, to coś załapiesz? Dobra, dziecko, o nie, skorzystałaś z bielu, dobra, jeśli chodzi o dzieciaka, dobra, to dziecko sobie idź tam gawosz do, do misiaka, więc sobie zrób tam kilkanaście interakcji z misiakiem, a później jakby co, to damy tobie, może pobaw się, a ty miałaś rodzić, urodź dziecko, proszę. O, no właśnie, dajesz radę, no. A nie wiem, na Helenę czekałaś, znaczy na Łucję czekałaś? <noise> Mój mąż zdążył pójść siku. A ty, a ty dalej nie rodzisz. Nie mamy synka, brawo, brawo, o to chodziło, po to jedliśmy marcheweczki. No i on jest teraz na imię J, więc będzie Jakub. A więc mamy Jakuba, Kubusia. Można powiedzieć, no. W sumie Kubuś, jak będę do niego mówić, to jest bardziej na K, ale pełnej nie ma. Jakub, podpłomek i czy będą bliźniaki? Tak! Tego się nie spodziewałam, ale bardzo cieszę się, że są to dwaj chłopcy. Nie Szczerze się nie spodziewałam, nie wpływałam w żaden sposób, żeby to byli, były bliźniaki. Wpływałam, żeby to byli chłopcy, żeby to był chłopiec raczej. No więc mamy od razu drugiego chłopca. No i będzie to Kamil, a więc mamy Kubusia i Kamila, można powiedzieć, dwóch chłopców. Mam nadzieję, że nie trojaczki, bo na L nie mam imienia. Dobra, na szczęście nie. Na szczęście nie. Mówię, na El nie miałam imienia, więc dobrze, że nie. Trojaczki, ale kolejne bliźnięta. Kolejne bliźnięta, no bo w sumie Cecylia i Doris to były bliźniaczki. Teraz mamy Kubusia i Kamila. Kolejne bliźnięta, tym razem męskie bliźnięta, więc no... A więc jeden z nich zostanie dziedzicem, a więc na pewno kolejnym dziedzicem będzie bliźniak. Więc ja tylko się tak zastanawiam, gdzie jest nasz. A, tu go! Tungo! Tungo dało! Tu dało naszego y, Kamila. O, chciałem kubusia, Kubusia. tutaj pewnie dało nam Kamila. Więc tak. Kamil, zapraszam, zapraszam Ciebie. Niestety będziesz w innej kołysce niż niż twój brat, więc wiecie co, tymczasowo może, z racji tego, że mamy bliźniaki i niewiele miejsca w pokoju, a chciałabym jednak, żeby chłopcy byli tutaj, to na razie to biurko nam nie jest potrzebne, więc sobie damy tak, ten obrazek muszę dać wyżej, żebym mogła tutaj chłopców zmieścić halo nie? dobra Damy tak i damy jej skończyć interakcję z może z tutaj z synkiem. O, właśnie, dobra, teraz się przetransportował. Niesamowite, niesamowite, dobrze, ale przynajmniej mają różne te. E, różne. Dobra, niech będzie tak wysoko. Mają różne kołyski, to może ich nie pomylę, ale mamy bliźniaki. Nie spodziewałam się. Dobrze, to ty nakarm jednego i przytul. A ty nakarmisz drugiego i go przytulisz, bo też widzę, że coś tam potrzebuje, więc. <śm> więc w sumie więcej ciąży już nie będzie, a więc mamy wszystkie dzieci, jakie mieliśmy mieć w tym pokoleniu, więc. <śm> wow, mamy bliźniaki. <śm> Naprawdę się nie spodziewałam. Nie, 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 nie. śpi. chciałam, żebyś tutaj bawiła się w udawanie, proszę bardzo, więc naprawdę się nie spodziewałam, naprawdę, naprawdę się nie spodziewałam, więc wow, 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 no proszę, <laughs> chłopców mamy dwóch, o, jak, jak fajnie, jak miło, więc będzie z nimi roboty, będzie z nimi roboty, no i mam tutaj za mało, tutaj można by powiedzieć niestety, łóżeczek w tym, w tym pokoju, bo mam tutaj tylko dla, dla dwójki dzieci. No, bo jakby było, wiecie, po jednej ciąży, czy po, po jednym w każdej ciąży, to byłoby akurat wystarczająca, tak to mam. Mam za mało, ale przynajmniej Helenka może teraz tak naprawdę stawać się już. E, wampirkiem, bo nie będzie już więcej ciąży, bo nie musi być, więc e, przynajmniej dla niej, można powiedzieć, dla niej to dobrze. W sumie w sumie koniec końców dla niej to dobrze, więc... Wow. Bliźniaki. Bliźniaki mamy. Nie wierzę. Ale no w sumie fajnie. W sumie fajnie, bo fajnie mieć jak co jakiś czas. Nie w każdym pokoleniu, ale raz co jakiś czas. W szczególności, że ja tu chciałam mieć trójkę dzieci, więc w sumie. W sumie nawet fajnie. <grych> o, zapłaciła czynsz. 454 Simalony. Proszę bardzo, łucja, więc brawo. Brawo, fajnie, miło. Więc no. Będzie, będzie się działo, będzie się działo, dobrze, A więc młoda ma już trzeci poziom i działała komunikacji, teraz sobie y, będzie wyobrazień, ćwiczyła, więc super więc brawo, y, no i mamy wszystkie imionka ja myślę, że na ten, na ten moment zakończymy ten odcinek y, pamiętajcie, żeby wstawić rodzinki do galerii jeśli tego nie zrobiliście, bo na pewno pomiędzy odcinkami będę y, rozmnażać cały świat, no i na pewno będę też przebierać naszą tutaj i głównie, więc tutaj na pewno zmienię jej wygląd i też postaram się zaktualizować drzewo rodzinne pomiędzy odcinkami, więc będę miała dużo, dużo roboty. Ale na ten moment dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Następny odcinek wychodzi w święto, więc pierwszy dzień świąt, więc wtedy złożę wam życzenia świąteczne, więc się usłyszymy właśnie 25 grudnia w pierwszy dzień świąt w tej serii. No, a w czwartek słyszymy się jeszcze 23. Grudnia w serii Wszystkie Wyzwania Parceli, więc w tym roku mamy jeszcze kilka odcinków przed końcem roku. Być może przed końcem roku za tydzień będzie jakiś live, ale to zobaczymy, jak mój sąsiad będzie robił przemeblowania i wiecie, jak będzie robił te różne stuku puku i wiercenia. Jeśli będzie w przyszłym tygodniu dalej od rana stuku pułku i wiercenia robił, to wtedy niestety live'a nie będzie, ale jeśli zakończy już te swoje remonty, to być może w przyszłym odcinku jakiś. W przyszłym tygodniu przepraszam, jakiś live się pojawi gdzieś może w okolicach 28 29 grudnia. Zobaczymy jak to wyjdzie, więc pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia, do zobaczenia. To, to, to.